Zamocuj łańcuchy. No właśnie, myślę, że te pojazdy będą miały fajne modyfikacje w warsztatach. Ale na tej mapce chyba sobie tego nie sprawdzimy, bo tutaj zanim odblokujemy warsztat, to nie wiem, ile trzeba tutaj ten... pojeździć, nie? Naprawdę. Daj spokój. Trzeba poszukać jakichś pojazdów, które mają po ten... te punkty warsztatowe, nie? Tak jak ten tutaj ma jeden punkt warsztatowy. Musimy się do niego jakoś dostać. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że tym będzie nam lepiej jeździć. On ma 5 biegów, on już będzie inaczej jeździł niż tamte. Może będzie szybszy. Zmulił się na jedynce plus. Dobra, spróbujmy tego. Czy można tutaj coś... co to jest? Ło! Ło! Co on robi? Aha! Co? Patrzcie na to! Joki wypier, ty! Nie wiedziałem, że coś takiego Speed Tires jest. No, nieźle. Spróbujmy go. Gdzie kierowca siedzi? Nie wiem, schowany jest. Kierowca pod kołem siedzi. Musimy chyba wybrać inną mapkę, gdzie na początku jest warsztat i możemy modyfikować pojazdy. Ale na razie spokojnie. Włącz chip WD. Mamy wszystko włączone. Blokadę dyferencjału, AWD. Ciekawie to wygląda. Zobaczcie, jak tu w ogóle skręt jest realizowany. Na środku jest... widzicie, jak to wygląda? Ale super, ktoś to zrobił. No, ten na pewno nigdzie się nie zakopie. O, szybszy jest! Wow! Ale poszedł! Patrzcie na to! O kurde, ale szybki jest na tej jedynce plus, jak na taki duży pojazd. On jest, ten pojazd jest naprawdę ogromny. Za chwilę będziecie mieli porównanie, jak podjedziemy do jakiegoś innego, mniejszego samochodu. To zobaczycie, jaka jest różnica. Ale przyspieszył. No super. Okej, to musimy chyba trochę zwolnić. Zobaczcie na to. 80 litrów na minutę było? A rzeczywiście, teraz 95 mi wyskoczyło litrów na minutę. Dobra, próbujemy. Okej. Próbujemy za spokojnie. Może być problem. O, shit, ten most jest urwany. Kurde, co teraz? Nie no, jak tutaj wpadnę, to będzie kaplica. Co robimy? Czekaj, jak ta mapka tutaj? Bo ja nie w tą stronę chyba pojechałem. Złamie się ten mostek. No właśnie... no właśnie się nie łamie, ale boję się, że zaraz ja tutaj... wpadnę do wody. O nie, ześlizguję się z mostu. Ja już nie chcę skręcać. Ale nie, dobrze. Uff, powrócił jakoś. Ej, myślicie, że ja przez te drzewka tu przejadę? Chyba tak. Sprawdzamy. Co będziemy jakąś drogą jechać, nie? Jedziemy po swojemu tutaj, tyle. Dobra. Znalazłem mod, która daje ci samochód z Roblox? Nie grałem w Robloxa. Drzewołamacz. Tak, to jest zdecydowanie drzewołamacz. Ej, myślę, że czas pojechać trochę na przełaj, nie? Tylko nie wiem, czy przez rzekę przejedziemy nim. Spróbujmy. Nie wygląda na jakoś super głęboką. Chyba. Powoli, żeby wycofać. Okej? Chyba okej. Bo... ty! Co jest? Ej, to jest lód! Okej, to jest dobry samochód. Jednak co zdalnie sterowany, to zdalnie sterowany, nie? Jedziemy pod wodą nim. O, się wyjeżdża. Okej.
trzeba uważać. Ale zobaczcie, jak wytrzyma pod wodą. Nie, wiecie dlaczego tak jest? Bo mi się wydaje, że tutaj kabina... jak będzie instalowana, to ona będzie gdzieś tutaj na górze, nie? I ona jest poza wtedy poziomem wody. Ty, ej. Wow! Jak oni zrobili lód w tej grze? To jest mapa z modyfikacji, jest jakiś lód. Patrzcie na to. Wow! Jestem zszokowany, nie? Będziemy pod lodem jechać? O kurde. Ziom! Co to było? Co się dzieje? Latający lód! Jeszcze na mnie spadł i mi uszkodzenia zrobił! Co jest? Jak oni to zrobili? Lodołamacz, ty! O, się... To niezły lodołamacz. Musimy jakoś dojechać do celu. A ten pojazd bardzo nie lubi jeździć po drogach, więc... Zrobimy to po swojemu. Okej. Okay. Oj, tu nie mogę przejechać, bo... Nie wiem, czy stąd wyjadę teraz. Co jest? Ale nie wiedziałem, że w tej grze jest lód, naprawdę. Wszystko łamacz to jest. Drzewołamacz, lodołamacz. Dobra. O, tu mamy idealną dróżkę dla niego, zobaczcie. To się nawet jedno koło nie mieści. Także taki jest duży. No jeszcze on jest niekompletny. Zainstalujemy tu zaraz kabinę, tylko może na innej mapie. O kurde, ty. Ziom. Przejechał przez niego. Patrzcie ile pali teraz. 140 litrów na minutę. Jest. Dziurę tu wykopaliśmy. Przejadę przez niego czy nie? Wysuń podpory. Zmiażdżymy go podporami? Dobra, zobaczymy. O kurde. Jest! Zmiażdżyło go. Spróbuję teraz się zmienić na tego drugiego. O kurde! Jak siadł! Ej, on jest tak obniżony! Odpalamy go. O kurde! Lowrider, no! Okej. Okay. O, i tutaj można modyfikować. Zobaczymy, co on tutaj ma. Jaki wielki. Zobaczmy. Co to jest?! Aha! No, nieźle. On teraz jest dopiero duży! Jopiu. Jedziemy! Aha! Tylko mamy teraz mało paliwa, mamy niecałe 200 litrów, więc... O kurde! A zobaczcie, jakie samochody podstawowe są. Okej. Spróbujmy teraz tym drugim wyjechać. Teraz to on jest dopiero obniżony, patrzcie na to. Wrzućmy mu te części warsztatowe. Blokuje coś obszar, a nie da rady, kurde. Wycwanili się, nie zbugujemy gry. Ale dobra, spróbujmy się wydostać. Kurde. Ale fizyka, trzeba przyznać, że fizyka w tej grze jest mega, nie? Naprawdę. Nic, jakoś dojedziemy chyba, nie? Bo ja chcę koniecznie sprawdzić ten pojazd w praktyce. Zobaczcie, jaki on jest wielki.
I to naprawdę działa w tym Spin Tires, tak gra się nie wiesza od takiego wielkiego pojazdu. Ja jestem zszokowany, nie wiem jak wy. Podnieś ciężarówkę, o, spróbujmy. Spróbujmy tak zrobić. Może się uda, nie wiem. To jest chwytak. Teraz to muszę... Samym chwytak... O, właśnie, cyk. Teraz... o, tutaj mam. O, patrzcie. O kurde, jakie te szczypce są wielkie. Ja pierniczę. Spróbujmy. Złapię go? O kurde. Czekajcie, kamerę tylko zmienię. Jakie te szczypce wielkie są. Dobra, uwaga. Jo, złapało go. Co? Thanks. Dzięki za donejcik. Spoko. Patrzcie na to. O, i to będzie nasz zaawansowany pojazd do zabierania, wiecie, ciężarówek z opresji, nie? Dobra, bierzemy ją ze sobą. Zajebiście. Ej, to jest genialna gra. Ja nie wiedziałem, że ona jest tak zajebista. No dobra. Opuszczamy, bierzemy ze sobą tą ciężarówkę. Ja pierniczę. Co żeśmy zrobili? Elitarny transport, no. Ej, ja nie wiedziałem, że tak się da zrobić w Spin Tires. Naprawdę. Siema, popieski. Jedziemy. Jedziemy do stacji benzynowej, bo tu mamy tylko 150 litrów, a palimy 90 litrów na minutę, więc no, wypadałoby. O, ale jedynkę plus ciężko. Dobra, musimy dojechać do tego, tutaj do stacji benzynowej jakoś. Ja pierniczę. Misja transportowa. Musimy dostarczyć cysternę do ten. Na stację paliwową, a jak zabraknie paliwa... O kurde... A jak zabraknie paliwa, no to będziemy musieli... O kurde, 160 litrów na minutę. No nie wiem, czy nam się uda tam dojechać w minutę, bo zostało nam 100 litrów paliwa. Przez drzewa, dawaj. Upuścimy tą ciężarówkę, żeby ona dojechała po paliwo. O, super. I możemy jechać dalej. Uszkodzenia 13 tylko, więc spoko. Jedziemy. Tak się, kurczę, transportuje w Spin Tires. Dobra, jedziemy teraz. No tą ciężarówką nie wiem, czy dam radę tak na przykład. Ale patrzcie, jakie to jest wielki kolos. Ja nie mogę. Co oni zrobili? I to jest modyfikacja, nie? Zatankowane. No, 1200 litrów. Nie za dobrze. Powinno wystarczyć, żeby tu dojechać. Ach, zobaczymy. Idziemy pod górę. O, już widać ją. Jakie to jest wielkie. No nie mogę. Dobra, podjedziemy sobie tutaj. Yes. O, mam pomysł. Wiem, co zrobimy zaraz. I zabieramy ze sobą. Pewnie, że tak. Dobra, przejedźmy się tutaj przez przełaj. Tam do kanionu możemy nie dojechać, bo tam wąskie te drogi są, nie? Zgasł mi. Jedziemy na spacer. Ej, muszę poprawić trochę tego żurawia. A bo ja się mogę jeszcze obracać. No tak. Źle to wygląda. Jak to źle. Ciekawe, jaki jeszcze pojazd byłby w stanie, byłaby w stanie podnieść ta ciężarówka. Znaczy ten mój
Motherfucker. Jedź, 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 jedź. Ach, za ciężko mu. Dziwnie skacze, nie? Dobra, jedynka plus. Na pełnym gazie. Dawaj, dawaj, dawaj. Obroty, obroty. O. Za ciężko mu, słuchajcie. Nie zrobię flipa tą ciężarówką? Nie wiem, może... co byśmy... Tutaj na pewno będzie coś ciekawego, gdzie będziemy mogli tą ciężarówkę zrzucić, nie? Oj... Chyba kończę karierę już na tej mapce. No ale zobaczcie, jakie tu można opcje porobić w ogóle. Jaka ta fizyka jest genialna w tej grze, to ja wam mówię. Przetestujcie sobie to koniecznie. Ja sobie jakąś modyfikację w ogóle znalazłem taką i... Fajne rzeczy można z nią robić, nie?